Skoda Scala z 2019 roku, napędzana trzycylindrową, doładowaną jednostką z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności zaledwie 1000 cm sześciennych. 115 koni mechanicznych przy 6400 obrotach na minutę i aż 200 Nm momentu obrotowego z tak małego silnika to zupełnie przyzwoity wynik. Silnik wyposażony jest w filtr cząstek stałych zgodnie z emisyjnymi ustaleniami Euro 6D dotyczącymi tego roku modelowego. We wnętrzu widać głównie multimedia, które jak tak dalej pójdzie zasłonią większą część przedniej szyby. Z dużego wyświetlacza obsługuje się wszystko, gałki, precz. Wszystko palcem po ekranie. Nie zabrakło rozkładanych stoliczków dla głodomorów i parasolki w drzwiach kierowcy. Ogólnie naprawdę przyjemnie. Auto waży nad spodziewanie niewiele, bo na pusto jedynie 1163 kg. Co jest co prawda wartością większą niż Octavia z tym silnikiem, ale też i prowadzenie auta wydaje się być lepsze. Jeżdżąc dynamicznie po mieście spalimy około 8 litrów LPG i litr benzyny. To znaczy, że przejechanie 100 km na zasilaniu LPG może kosztować przy obecnych cenach około 22 zł. Przy zasilaniu benzyną trudno będzie zapłacić mniej niż 35. Warto rozważyć naszą propozycję zamontowania instalacji LPG do tego auta, zwłaszcza, że Skoda od lat już kojarzy się z ekologią przy naszym skromnym udziale. Do zabudowy użyto dedykowanego i premontowanego kitu zawierającego sterownik Land Lorenzo Omega z Direct DI60, reduktor LI10 Turbo, wtryskiwacze Gears oraz dedykowany i sprawdzany zgodnie ze standardami OEM zbiornik LPG. Zbiorniki takie, poza kitami premontowanymi, występują jedynie jako podzespoły montowane na linii produkcyjnej pojazdów i dlatego mogą być wyposażone w specjalne przyłącze zwiększające bezpieczeństwo i powtarzalność montażu. Zestawy premontowane charakteryzują się tym, że większość komponentów jest już fabrycznie zamontowanych na personalizowanych wspornikach, połączonych odpowiedniej długości zabezpieczonymi przewodami gumowymi. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu montażowego i gwarantuje jego 100% powtarzalność, tak ważną przy zachowaniu ogólnopolskiej gwarancji. Do zabudowy wykorzystywane są otwory technologiczne i przygotowane fabrycznie śruby, a więc nie ma konieczności wykonywania praktycznie żadnych odwiertów poza montażem zbiornika i zaworu tankowania LPG. Całość dopełnia dedykowana wiązka podłączeń elektrycznych. Montaż takiego kitu do nowego auta przez dealera zapewnia utrzymanie ogólnopolskiej gwarancji i możliwość serwisowania zarówno auta, jak i instalacji w ponad 90 autoryzowanych serwisach Skoda na terenie całego kraju. Rury gazowe są osłonięte i zabezpieczone przed przetarciem za pomocą siatki polipropylenowej i plastikowych kajdanek. Z racji bliskości katalizatora, przewody wodne zostały ubrane w specjalną, niepalną osłonę, a następnie zamocowane kajdankami. Przełącznik wyboru paliwa wkomponowano w dolną część konsoli centralnej, skąd jest idealnie widoczny przy każdym ustawieniu kierownicy. Miejsca pod klapką wlewu paliwa jest na tyle dużo, że bez trudu, oprócz skrobaczki do szyb, zmieścił się także kompletny zawór tankowania LPG. Kalibracja i testy na hamowni potwierdziły bardzo pozytywne wrażenia z jazdy i minimalną stratę mocy oraz momentu obrotowego przy zasilaniu LPG na poziomie poniżej 2%. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.